Niech Panom dać Was pokojem. Środa 31 tygodnia, okresu zwykłego. Na pierwszy rzut oka albo ucha może się wydawać, że ta dzisiejsza liturgia słowa idzie w dwóch różnych kierunkach. Święty Paweł dzisiaj mówi bardzo dużo o miłości. Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. A na końcu mówi, że miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. A Chrystus mówi... Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca, i matki, żony, i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Czyli Paweł mówi o miłości, a Chrystus mówi o nienawiści. Oczywiście to tylko i wyłącznie na taki pierwszy, pozorny rzut oka albo ucha, bo Chrystus zawsze mówi o miłości. Dzisiaj też mówi o miłości, ale tej właściwej, właściwie ułożonej z właściwą hierarchią i przede wszystkim z właściwym dawcą. Bo to, co ważne i co wyjaśnia te słowa Chrystusa, to są później te przykłady. Pierwszy o pewnym człowieku, który chce zbudować wieżę. No, i najpierw dobrze by było, żeby usiadł i obliczył, czy ma tyle pieniędzy, żeby tą wieżę wybudować. No bo gdyby okazało się, że nie ma, ale tego nie obliczył, nie przemyślał, położyłby fundament, nie zdołałby wykończyć i potem wszyscy patrząc na to zaczęliby drwić z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Jeden przykład, a potem drugi z tym królem, który chce wyprawić wojnę, no i teraz musi się zastanowić, czy mając 10 tysięcy żołnierzy, jest w stanie stawić czoła temu, który ma 20 tysięcy. Dzisiaj Chrystusowi chodzi o to, żebyśmy dobrze przemyśleli nasze życie, żebyśmy właściwie je poukładali. Nie chodzi o to, żebyśmy mieli w nienawiści naszych bliskich, bo oczywiście chcemy ich kochać, ale żebyśmy wiedzieli, skąd tą miłość wziąć. Bo teraz wyobraźmy sobie, że tutaj nie chodzi o budowanie jakiejś wieży, ale budowanie relacji, budowanie rodziny, budowanie małżeństwa. Gdybym chciał budować swoją rodzinę i swoje małżeństwo bez Chrystusa, mogłoby mi w pewnym momencie tej miłości zabraknąć. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. I chyba doskonale wiemy, że między miłością a nienawiścią, jak to niektórzy mówią, jest taka cienka granica. I widzimy to często w naszych rodzinach czy w naszym otoczeniu. Pobrali się 5, 10 czy 20 lat temu, wydawało się, że są nierozłączni, wydawało się, że do siebie pasują, a dzisiaj już patrzeć na siebie nie mogą. Widzimy rozbite małżeństwa, widzimy często skłócone rodziny, dzieci nie rozmawiają z rodzicami albo rodzeństwo nie rozmawia ze sobą, a przecież wydawało się, że było tak dobrze i że to wszystko było takie piękne. Może zabrakło tego właściwego fundamentu, może zabrakło tej miłości, którą daje Chrystus. Dlatego On nie zaprasza nas dzisiaj, czy nie zachęca do tego, żebyśmy mieli w nienawiści naszych bliskich, ale żebyśmy Jego postawili na pierwszym miejscu, bo gdy go zabraknie w naszym życiu. Może się okazać, że i zabraknie miłości, chociaż teraz wydaje się, że ją mamy, że najbardziej na świecie kocham żonę, męża, dzieci czy rodziców i że to jest najważniejsze. To jest ta hiperbola, którą stosuje Pan Jezus, żeby pokazać, najważniejszy jest On, bo On jest dawcą miłości. On zawsze nas poprowadzi do naszych bliskich. Bo może się okazać, że bez niego nie będziemy mieli siły do tego, żeby być wiernym, i wielu dzisiaj się tak wydaje. Nie da się przeżyć całego życia z jedną osobą. Nie da się całe życie przebaczać, nie da się całe życie wypełniać Ewangelii, nie da się całe życie znosić kogoś, kto jest trudny. Dlatego rodziny się rozbijają, dlatego ci bliscy się często kłócą. A Chrystus mówi: Ja będę fundamentem, ja będę tą podstawą, ja będę dawcą miłości, do tego, żebyś Ty wybrawszy mnie potem mógł nieustannie przebaczać, nieustannie być tym, który będzie znosił tr trudności prześladowania, ale jednocześnie będzie w tym wszystkim wytrwały w małżeństwie, w rodzinie, w tej miłości. Trochę jak na weselu w Kanie Galilejskiej. Tam zabrakło wina, a w Biblii wino jest symbolem miłości, czyli wydaje się, że jest początek tego małżeństwa, właśnie ten czas wesela, które parę dni trwało, a tu nagle już nie ma wina, czyli nie ma miłości, a dopiero się to zaczyna. Przed nimi może nawet 40 albo 50 lat wspólnego życia, a już się pojawiają braki. Na szczęście pojawia się również Jezus Chrystus, który na to wesele został zaproszony. Widzi ten brak wina no w sposób szczególny. Najpierw widzi to Maryja, a potem idzie do tego, który jest dawcą miłości i który wszystko może czyli do Jezusa. Synu nie mają wina, znaczy nie mają miłości. Tam już zaczyna zgrzytać, tam już się coś kończy, tam już się pojawiają pierwsze kłótnie i spory. I Chrystus tą zwykłą wodę, to takie coś przeciętnego byśmy powiedzieli, zamienia coś w szlachetnego, czyli zamienia wino. Wino, czyli miłość, żeby była nie tylko na to wesele i cieszyła biesiadników, ale żeby była na całe ich życie. Chrystus jest fundamentem. Dlatego też i Większość naszych ślubów jest w Kościele. Chcemy na nasze wesele, na nasz ślub zaprosić Chrystusa, żeby był gwarantem tej miłości. Jego bierzemy na świadka, ale z drugiej strony i bierzemy na Tego, który może dać nam wszystko to, co jest potrzebne. Spróbujmy tak dzisiaj spojrzeć na tą Ewangelię, na te całe czytania, że one nie są w opozycji. I Paweł, i Chrystus mówi o miłości. A przede wszystkim Chrystus daje tą miłość, która... Ma być potem doskonałym wypełnieniem prawa, i abyśmy innym dawali miłość. Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. No, czasami jakieś długi mamy, i czasami chcielibyśmy komuś zamiast miłości dać coś innego, i złość, i nienawiść, i odpłatę, i właśnie pokazać mu, co ja o nim myślę, albo jak chciałbym teraz się zemścić. Dajmy tą miłość, którą otrzymaliśmy od Chrystusa i która jest fundamentem naszego życia. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.